Jeśli rodzicom urodzi się małe dziecko, to często chcieliby je zacałować na śmierć. Tak bardzo cieszą się z niego, tak bardzo wpatrują się w nie. Ale innego dnia przychodzi taki moment, że dziecko daje tak popalić, że mówią sobie: szkoda, żeby nie zacałowaliśmy na śmierć, byłby już spokój. I z dzieckiem i różnymi sytuacjami naszego życia właśnie tak bywa. Jednego dnia bardzo czymś się cieszymy, a innego dnia już mamy tego dosyć i mówimy: więcej nie dam rady. I czasami z tego powodu jesteśmy zniechęceni. To zniechęcenie może przyjść właśnie w relacji do swoich rodziców, którzy nas może nie rozumieją, dzieci, które nas nie słuchają, nie doceniają tego, co dla nich robimy. Czasami ktoś, z kim współpracujemy, ciągle nas przez niego się denerwujemy, przeklinamy i mówimy: jak ten człowiek tego nie może rozumieć? Albo mamy jakiegoś przełożonego, szefa, który nas źle traktuje i mówimy: mam już prawie tego dosyć. Czasami z powodu choroby, kłótni rodzinnych, jakichś innych trudnych sytuacji, które normalnie jakoś znosimy, dźwigamy, idziemy do przodu, to jednak przychodzi może taki dzień, jak czy niektóre osoby mówią, że po prostu siada i płacze. Nie wie dlaczego, ale po prostu płacze. Albo ktoś inny mówi: proszę księdza, ja tego już więcej nie mogę wytrzymać, idę się urżnąć, bo więcej nie dam rady. I te sytuacje, które tu wymieniłem, które bardzo pewnie rzadko u nas mają miejsce w życiu, ale może czasami się pojawiają, są pewnym tłem tego, co dzisiaj przeżył prorok Eliasz, o którym słyszeliśmy. On poszedł nawet dalej. Chciał popełnić samobójstwo. Wygrał bitwę z prorokami fałszywymi, Baala. Było ich 500. Oni mieli udowodnić, że Bóg jest właśnie ich, w ich wierzeniu. A Eliasz był tylko jeden. I stoczyli taki pojedynek. Mieli sprowadzić ogień z nieba. I ci prorocy Baala prorokowali, modlili się tam, wzywali swoje bóstwo. Ale nie było żadnego efektu. Ta ofiara, którą złożyli, no, nie było czyste, żadnych piorunów, nic. A kiedy Eliasz zaczął się modlić, wzywać Pana Boga, to nagle piorun strzelił z nieba i strawił tą całą ofiarę. Także pojedynek został wygrany, udowodnił, że jest jeden Bóg. I dlatego też powinien się cieszyć, radować. Ale niestety ci, którzy rządzili wtedy w tym państwie, królowa zaczęła go prześladować i on, niedoceniony, uciekł na pustynię i mówi: nie chcę więcej żyć. Położył się na tej pustyni pod jednym z jałowców i pragnął umrzeć, mówi Pismo Święte. I w takiej sytuacji Bogu się to bardzo nie podobało, ponieważ Bóg nie chce, żeby ktoś sam odbierał sobie życie. Dzisiaj, gdy patrzymy na różne miejsca w Europie, to widzimy, że ilość samobójstw w krajach rozwiniętych wzrasta. Często ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, którzy mają powodzenie, szacunek, uznanie, nawet sławę, one widzą, że ich życie jest puste. I nagle okazuje się, że popełniają samobójstwo, rzucając się pod pociąg, przedawkowując narkotyki, czy podcinając sobie żyły, biorąc jakieś pigułki. Widać, że nie wytrzymali tego jakiegoś nacisku na ich życie. I w tym momencie gdzieś dokonuje się tragedia. Ale Pan Bóg do każdego człowieka, tego, który jest zniechęcony, który przeżywa różne trudności, puka, stawia różne sytuacje, osoby. Nie chce, żeby to miało miejsce. Dzisiaj w Ewangelii obrazowo jest to ukazane przez anioła, który przychodzi i trąca w bok Eliasza i go budzi. Daje mu chleb, daje mu wino i mówi: jedz, idź dalej. Ale on zjada to, ale znowu się kładzie. Nie chce dalej iść. I my tak samo w naszym życiu, kiedy jesteśmy jakoś zniechęceni, podłamani, Pan na naszej drodze stawia różne osoby, które nagle nas podnoszą. Spotkamy jakąś koleżankę, kolegę, gdzieś tam pogadamy, tu od razu człowiekowi lepiej na duszy. Albo człowiek obejrzy jakieś zmagania sportowe w telewizji, albo popracuje gorliwie i nagle to ciśnienie, jakieś zniechęcenie odreaguje, inaczej już się czuje. I tak samo jest w życiu każdego człowieka. Pan Bóg nie chce naszej śmierci. Dlatego też, gdy jesteśmy jakoś zniechęceni, sfrustrowani, mamy jakąś handrę,
to zawsze przez jakieś wydarzenia, sytuacje, osoby, czy wewnętrznie w naszym sumieniu, mówi, będzie dobrze, wstań, rusz dalej, albo prześpij się z tym problemem, a nie rozpaczaj. Jutro spojrzysz na ten problem z innej strony. I teraz, jak byłem ostatni tydzień na rekolekcjach z młodzieżą w Eicherowie koło Gdańska, był tam taki kleryk pierwszego, już teraz drugiego roku, który opowiadał, że jako chłopak, który chodził do gimnazjum, no widział taki bezsens swojego życia. Słuchał muzyki reggae, zapuścił sobie takie dready, dużo palił marihuany, przez to prawie wcale się przestał uczyć już. I jak widział, że to jego życie jest jakieś takie bez sensu. W ogóle nie miało sensu. I z powodu tego, że chodził do przygotowania, do bierzmowania, ksiądz, który go prowadził, z Poznania pochodzi, zobowiązał tych bierzmowanych, żeby poszli na mszę do katedry, tam gdzie było święto młodych. I był taki tam muzyk, Tomasz Budzyński, który mówił swojego świadectwa nawrócenia, wokalista Armii. I on opowiadał o tym, jak w swoim życiu widział bezsens swojego życia. Ten młody człowiek pomyślał, tak jak w moim życiu. Jak próbował zapomnieć o tych trudnościach, rzucając się w jakieś nałogi, tak jak w jego życiu. I nagle mówi, że Jezus zmienił jego życie. Ten młody chłopak pomyślał, ale się sprzedałeś, ci czarni cię przekabacili, bo był bardzo taki wrogi na Kościół. Ale później zaczął myśleć na tym, kolejne dni mijały, poczytał coś, posłuchał, coś więcej się dowiedział, z kimś spotkał, porozmawiał, pojechał na jakieś tam spotkanie, inne rzeczy. Także Pan Bóg go poprowadził przez oazę, że nawrócił się, zaczął się formować, odkrył sens życia, a dzisiaj jest klerykiem, który przygotowuje się do kapłaństwa. I widać, że w życiu, z najbardziej takiej dziwnej sytuacji, kiedy człowiek nawet chciał już nie żyć, Pan Bóg może to tak wyprowadzić, że byśmy w ogóle się nie spodziewali. Ostatnio ktoś mi mówił, że jego znajoma, która już nie miała nadziei na męża, nagle spotkała bardzo fajnego, przystojnego, wierzącego mężczyznę i planują ślub. A już by można pomyśleć, że nic z tego nie będzie. Że już stara panna, że już skreślona, że już coś, już po 40, a tutaj Pan Bóg inaczej poprowadził. I dlatego też Pan Bóg w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, i w czytaniach pokazuje nam, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, żebyśmy się jakoś podłamali, zniechęcili. Zawsze następny dzień może być inny, lepszy. I powiem szczerze, że takim punktem dla mnie osobiście, który często jest przyłomowy, kiedy się coś nie chce, kiedy widzę, że tam ktoś nie słucha na tej katechezie, gdzieś tam próbuje coś zrobić, mi się nie udaje, to jest właśnie Eucharystia, Komunia Święta. Kiedy przychodzę na mszę świętą, a muszę być na mszy świętej codziennie, a to dobrze, że muszę być i cieszę się z tego, to na każdej mszy świętej no muszę sobie coś odpowiedzieć. Jestem wierzącym księdzem, czy też nie? Chcę Panu Bogu służyć, czy też nie? Kocham, wierzę w Niego, czy też chcę robić po swojemu? I kiedy we mnie, czy na początku mszy, kiedy mówimy, spowiadam się Bogu, czy kiedy czytamy czytania, czy kiedy przed całą Komunią Świętą gdzieś człowiek wzbudza wiary, Panie Boże, wierzę, Ty możesz tą trudną sytuację przezwyciężyć. W obliczu śmierci taty jakoś tam wytłumaczyć pewne rzeczy, pomóc, w różnych trudnościach na katechezie wesprzeć. To wtedy po mszy świętej często czuję taką radość i taki jakiś nowy optymizm, taki jakiś nowy powiew Ducha Świętego, który sprawia, że chce się dalej żyć, że dalej się chce pracować, że chce się dalej poświęcać, nawet jeśli ktoś tam, powiedzmy na katechezie na przykład, nie rozumie tego. I tego doświadczył Eliasz, który dzisiaj, o którym dzisiaj wspominamy. On zjadł ten chleb i wodę i anioł mu powiedział, wstań, idź, bo długa droga przed tobą. I on poszedł. I jak Pismo Święte mówi, szedł 40 dni i 40 nocy. Symboliczne liczby, bo tyle by na pewno nie przeszedł, nie jedząc dalej i pijąc, padłby po drodze na tej pustyni. Ale symboliczne liczby, które pokazują, że pewien długi okres czasu szedł i pełnił to, co Pan Bóg od niego chciał. Z dalszych fragmentów wiemy, że namaścił kolejnych ludzi na książąt, na królów. Był bardzo ważny cały czas w Izraelu i od niego bardzo wiele zależało.
I tak samo w my, kiedy przychodzimy z różnymi trudnościami przez całym tygodniu przeżytymi, tu się coś udało dogadać z żoną, a tu nie, czy z mężem. Tu dziecko zrozumiało, rodzic, ktoś starszy, którym się opiekujemy, czy były jakieś tam trudności. Tu coś zaczęło boleć, a tutaj ciągle jeszcze pada. Z tym wszystkim przychodzimy na Eucharystię i chcemy Panu Bogu to oddać. Nie chcemy tego dźwigać. Chcemy powiedzieć, Panie Jezu, jeśli prorok Eliasz, przyjmując Ciebie w Komunii Świętej, byśmy tak powiedzieli dzisiaj, doznał mocy i siły na nowo, to ja również, kiedy idę do Komunii Świętej, wszystko Tobie to zawierzam. Nie chcę, żeby mnie to gdzieś powodowało płacz, zniechęcenie, agresję. Ja, Panie Jezu, proszę Cię, daj mi nowe siły, daj mi nowy powiew ducha, daj mi nowy optymizm. Będę to, co mam robić, robił z Twoją mocą. Prośmy Chrystusa dzisiaj, przyjmując Komunię Świętą i za każdym razem, byśmy właśnie przyjmując Boga do swojego serca, otwierali się na Jego moc i z tą mocą znowu ruszali w kolejny tydzień, w kolejne sprawy, radości i trudności z Jego mocą. Panie Jezu, Ty możesz wszystko, Ty nas zdasz. Ty widzisz, czym się smucimy i czym radujemy. Prosimy Cię, napełnij nasze serca Twoim duchem, byśmy się nigdy nie zniechęcali, nie poddawali, ale byśmy Tobie ufali i dzięki mocy, którą daje Komunia Święta, tak jak w życiu Eliasza, byśmy szli przez życie w szczęściu, w zaufaniu, w miłości, w wierności, aż po życie wieczne. Amen.